Kaśka z Poligonu Domowego. Tu Malwina z Zakątka Czytelniczego, a to jest nasz podcast Bez Przerwy. Witamy Was w drugim odcinku naszego podcastu Bez Przerwy. Dziś chcemy porozmawiać o majowych premierach. Mamy połowę miesiąca, więc część z nich już za nami, już świętowaliśmy. Część dopiero nadejdzie. A my chyba zaczniemy od kryminałów, bo to w sumie coś, co nas łączy. Tak, ale myślę, że jeszcze warto dodać, że będziemy skupiać się na polskich autorach jednak, bo ci polscy autorzy są nam bliscy, mniej czytamy tej literatury zagranicznej, więc żebyście mieli po prostu świadomość, że wybrałyśmy kilka tytułów, które według nas są albo mogą być godne uwagi i na polskich autorach będziemy się skupiać. Tak, i liczymy też na to, że podsuniecie nam jakieś premiery, które przegapiłyśmy. Przegapiłyśmy na pewno całe mnóstwo, albo nie spodziewałyśmy się, że warto po nie sięgnąć, bo nie znamy jeszcze autora, więc jesteśmy ciekawe, co dla Was jest interesujące. No tak, bo okazuje się, że mimo, że jest koronawirus, mimo, że jest pandemia i że wiele premier gdzieś tam się przesuwa, to jednak wiele premier się odbywa. To co mi polecisz? Ja Ci polecę Wojciecha Chmielarza oczywiście. Mówiłam w pierwszym odcinku naszym oficjalnym, że 6 maja jest premiera Wyrwy. I Wyrwa opowiada o tym, że główny bohater dowiaduje się, że jego żona ginie w wypadku samochodowym. Myśli wtedy, że wali mu się cały świat, bo ma dwie córki, które właśnie straciły matkę. Nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Brągowem, skoro jego żona powiedziała mu, że jedzie na delegację do Krakowa. Tutaj zaczynają się zagadki. Pytania zaczynają się mnożyć, a główny bohater przekonuje się, że być może tak naprawdę nie znał kobiety, z którą spędził ostatnich 12 lat życia. Fabuła wydaje się być taka bez fajerwerków, ale znając autora, na pewno wymyślił coś, co spowoduje, że wyrwie czytelnika z butów. I ja jako psychofanka Wojciecha Chmielarza będę zawsze go wciskać wszystkim osobom, czytającym, nie czytającym, bo uważam, że jest to literatura, po którą naprawdę warto sięgnąć. Jeszcze nie padłam twoją ofiarą, bo ja nie czytałam Chmielarza. Nic, totalnie nic, także... Powiem ci, że Wojciech Chmielarz to jest taki autor, którego bym chętnie zobaczyła na którymś z naszych blog book meeting, jeżeli by doszło do organizacji następnego, znaczy nie wiemy kiedy będzie, tak? No, że dojdzie do organizacji. Dojść musi! No, ale chętnie bym zobaczyła pana Wojciecha na spotkaniu takim właśnie autorskim. Ja też posadziłabym cię tam na kanapie. Chyba bardziej, że pan Wojciech jest chyba z Gliwic. Więc nie miałby daleko. Nie miałby do Katowic. Dobra, ale powiedz mi, czy Wyrwa to jest pierwszy tom jakiejś serii? To jest jakiś osobny, jednotomowy wątek? Czy trzeba coś znać wcześniej? Można czytać w biegu? Wychodzi na to, że nie jest to część żadnej serii, ponieważ przygotowałam sobie małą ściągę i w opisie od wydawnictwa jest informacja, że jest to nowy thriller psychologiczny, a zatem nie jest to powiązane z żadną wcześniejszą serią. A gdybyś miała mnie przekonać, to dlaczego warto sięgnąć po jego książki? Te powieści Wojciecha Chmielarza według mnie nie są w ogóle banalne. Tam nie jest nic oczywistego i niejednokrotnie się przekonałam, że zakończenie po prostu wbija w fotel. Najlepszą dla mnie książką Wojciecha Chmielarza jest chyba Żmijowisko. A Żmijowisko to jest ta książka, na podstawie której został nakręcony serial? Tak, to jest właśnie ta książka, na której podstawie został nakręcony serial, chyba przez Kanał Plus. Warto? To znaczy zacząć od serialu, czy przeczytać książkę? Przeczytać książkę najpierw. I tak, żeby było śmiesznie, to tam pan Wojciech Chmielarz w serialu też się przewija jako tło. O! A wracając do tego, żebym miała cię przekonać, żeby sięgnąć po pana Wojciecha Chmielarza, to jeszcze to, że jak ja czytam tą książkę, to mam wrażenie, że ja znajduję się w tej rzeczywistości. Że to, co się dzieje, to mnie otacza i ja jakby jestem wciągnięta w ten świat, przez niego wykreowany. Każda postać jest charakterystyczna. W Ranie to najbardziej widać, jak autor potrafi budować studium psychologiczne człowieka i dlaczego on zachowuje się tak, a nie inaczej. Nie masz wrażenia, że to jest gdzieś tam płytkie, wyrwane z kontekstu albo nielogiczne, z niczym niepowiązane. Tutaj po prostu wszystko ma swoje miejsce, wszystko ma swój czas. To jest naprawdę u tego autora niesamowite. A powiedz mi jeszcze, autor pisze serię, czy raczej pojedyncze książki? I twoim zdaniem od czego warto zacząć? Autor pisze i serię, i książki pojedyncze. Taką serią znaną jest seria z komisarzem Jakubem Mordką.
Ona się składa z pięciu części. Pierwsza to jest podpalacz. Ostatnia to jest cienie. Niestety nie pamiętam po kolei, jakie są te części. A to łatwo sprawdzić. To łatwo sprawdzić. I powiem tak, serii z Jakubem Mordką przeczytałam piątą część tylko, bo to jest tak, że niby to jest seria, ale jak gdyby można czytać to bez znajomości wcześniejszej książki. No, to takie książki lubię. Ja najczęściej, jak trafiam na książkę, to się okazuje, że to jest jakiś środkowy tom. Ale to, co chcę powiedzieć. Mój małżonek przesłuchał wszystkie serie właśnie z komisarzem Mordką i mówi, że fajnie widać rozwój kunsztu pisarskiego autora, że z książki na książkę jest coraz lepsza i za każdym razem mówił, że ta książka jest super, a potem słuchał następną część i mówił, kurczę, ta jest jeszcze lepsza. Myślę, że warto zacząć od właśnie tego podpalacza, który jest pierwszym tomem serii z komisarzem Mordką, przejść przez te wszystkie, a potem sięgnąć po resztę, bo możliwe, że jak się sięgnie po na przykład Żmijowisko, które jest w dorobku literackim teraz dość młodym dzieckiem autora, że tak powiem, to może potem być jakiś taki niedosyt, jak się sięgnie po jego pierwsze książki. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że opinia twojego męża jest chyba o wiele bardziej wartościowa niż twoja, czy moja, gdybym wypowiadała się o jakimś autorze, bo z tego co wiem, to twój mąż nie jest zapalonym czytelnikiem. Wojciech Chmielarz to jest chyba jedyny pisarz, który mnie z moim małżonkiem i łączy, i dzieli. Jego książki to są chyba jedyne książki jedynego pisarza, które przeczytaliśmy razem. W sensie, że i ja czytam jego twórczość, i mój małżonek. I jednocześnie dzieli, ponieważ mój małżonek jest, czasami mu się włącza typ gimnazjalisty, i on dobrze wie, że przy panu Wojciechu Chmielarzu często miękną mi nogi i tracę język w gębie, i mi często z tego powodu robi przytyki. Jakie zwierzenia! Jak już się przyznałaś do tego, że jesteś psychofanką, powiedzmy głośno, że ja też mam taką autorkę. Prawdopodobnie niedługo zostanę oskarżona o stalking. Może Mam nie na będzie tak myśli. źle, ja cię jak coś będę bronić. Bronić, tak. Mam na myśli Hanię Greń, która też 6 maja miała premierę, drugi tom. I też na szczęście można czytać od drugiego. Aczkolwiek, no, czemu sobie ograniczać tę przyjemność? I nie poznać Dionizy Remańskiej od samego początku. Więzy krwi, natomiast to drugi tom, i tutaj już Dioniza Remańska planuje, nie rozwijajmy całego wątku, otworzyć agencję detektywistyczną. Trafia jej się zlecenie, ponieważ zostaje znalezione ciało Violetty Kamińskiej. Dziewczyna została uduszona, znaczy najpierw zgwałcona. Potem zabita. Poszukiwany jest sprawca. Natomiast to jest taka mała mieścina, i wszyscy bohaterowie kłamią, kiedy przychodzi do mówienia o Kamińskiej. Tutaj taki smaczek wtrącę, bo Więzy krwi miał mieć zupełnie inny tytuł, i prawda jest taka, że to drugi tom miał być wioską kłamców. Pierwszy tom miał zupełnie inny tytuł. Ale źle się kojarzył i trzeba było kombinować. Także jestem ciekawa, jak to będzie, bo z tego co słyszałam, to miały być po prostu wioski, dwie. Zobaczymy, jaki będzie trzeci tytuł. Chyba jeszcze w tym roku. A Kasia, powiedz mi, bo ja też przygotowałam sobie opis tej książki. W opisie od wydawcy jest taka informacja. Kontynuacja bestsellerowej serii autorstwa Hanny Greń. Jak myślisz, czy można mówić, że jest to kontynuacja bestsellerowej serii, skoro wyszedł dopiero pierwszy tom i to jest jak gdyby dopiero drugi tom? Moim zdaniem bestsellery mogą być bestsellerami, zanim zostaną napisane do końca. Ale mi nie chodzi o to, bestsellerowej serii. No, seria będzie się składała z 5 tomów. Ale czy po pierwszym tomie można mówić, że to jest seria? O to mi chodzi. To znaczy, myślę, że skoro umowa wydawnicza jest przygotowana na 5 tomów, jeżeli 3 już są napisane, to wydawca wie, co pisze. Nie wiem, czy to obroniłam. Bo po prostu mnie to właśnie zastanawia, że często lubią sobie wydawcy pisać, że coś jest kontynuacją bestsellerowej serii, a ta kontynuacja to jest dopiero drugi tom. No tak, no jak to przedstawiasz w taki sposób, to rzeczywiście, no być może jest to troszeczkę na wyrost. Może Natomiast czepiam się słówek po prostu. troszeczkę, ale wydaje mi się, że Hanna Greń udowodniła już, jak pisze. Ma swoje grono czytelników, ono jest coraz większe. Tutaj zmieniła wydawnictwo, więc jakby to jest w ogóle pierwsza seria w czwartej stronie kryminału. No ale ja. Wiesz, ja nie polemizuję z tym, że to tak pierwsza książka była bestsellerem, czy tam jest bestsellerem, tylko tak ogólnie chciałam cię zapytać, jak co sądzisz o tym sformułowaniu?
Moim zdaniem wydawnictwa w ogóle bardzo często posługują się opisami, stwierdzeniami, które często też krzywdzą książkę. Porównują ją od razu, nadają jej jakieś tam tytuły. I to bywa krzywdzące, no ale to jest chyba kwestia marketingu i na to nie mamy jakby większego wpływu. Musimy chyba jeszcze nadmienić, że i Wyrwa, i Więzy krwi Hani Grań to są kryminały, bo może my nie zawarłyśmy tej informacji, a to jest dość istotne. To są kryminały. Uchani Greń, to co dla mnie jest charakterystyczne bardzo, to właśnie takie silne kobiety i zawsze mają takie dziwne imiona. I ja po prostu nie cierpię tego, że ona te bohaterki tak krzywdzi i ma Petronelę i Zenobię i Dionizę. Skąd ona bierze te imiona, to ja po prostu nie wiem. Jedyne, co ją ratuje, to to, że nadaje im bardzo fajne skróty. Dostają takie pseudonimy, które ratują po prostu całą sytuację. Bo gdyby przez całą książkę przewijała się Dioniza, no to chyba byłoby ciężko. A Diona jednak brzmi tak charakternie, bo te bohaterki zawsze są takie charakterne. Tak, to muszę przyznać. Ja pierwszy tom czytałam i teraz zaczęłam czytać właśnie drugi tom. No to Diona jest byłą policjantką, tak? Więc jak gdyby tutaj to jest taki thriller, czy tam kryminał w czystej postaci. Chociaż tło obyczajowe jest też dość mocno rozwinięte. Jakie ty masz podejście właśnie do tego tła obyczajowego w książkach kryminalnych? Bo zaraz właśnie będę chciała przejść do następnej książki, którą przygotowałam na dzisiaj, ale najpierw właśnie chciałabym poznać twoje zdanie na temat tła obyczajowego w kryminałach. Moim zdaniem, jeżeli jest to seria i bohaterów poznajemy, a potem żyjemy z nimi przez 3, 5, 7 tomów, no to ten obyczajowy zarys jest bardzo potrzebny. Ważne, żeby to było wyważone. To znaczy, jeżeli to jest kryminał, to niech ten wątek kryminalny będzie bardziej rozwinięty niż to, że ktoś się tam w sobie zakochał. Natomiast dzięki temu odnoszę wrażenie, że książka jest godna polecenia zarówno tym, którzy czytają kryminały, jak i tym, którzy wybierają obyczajówki. Tym bardziej, że to nie jest krwawy twór, tylko rzeczywiście jest prowadzone śledztwo, jest to dość dobrze moim zdaniem opisane, tak? Hania ma męża, który pracował w policji, w związku z tym ona ma jakby wiadomości z pierwszej ręki i wydaje mi się, że ten świat policyjny jest przedstawiony bardzo dobrze. A pytam o to, bo przechodząc teraz właśnie do tej następnej książki, o której wspomniałam wcześniej, jest to Czerń Małgorzaty Sobczak. Ona też miała premierę 6 maja i to jest znowu druga część bestsellerowej serii. To tak nawiązując do tego, co mówiłyśmy wcześniej. To też jest teoretycznie kryminał, ale ja pamiętam, że przy Czerwieni, czyli przy pierwszym tomie, ten wątek obyczajowy dla mnie był zbyt dominujący. Właśnie nie wiem, dla kogo to jest plus, a dla kogo to jest minus, bo na przykład dla mnie wątek obyczajowy powinien być, ale nie powinien zdominować tego wątku kryminalnego. Ja odnosiłam wtedy wrażenie przy Czerwieni, że ten wątek obyczajowy był za bardzo wyeksponowany i że on troszeczkę przyćmił ten wątek kryminalny. Pytanie jeszcze, jak została zakwalifikowana książka, bo być może wcale nie została zakwalifikowana jako kryminał. Prawdopodobnie w zależności od tego, gdzie to sprawdzisz, to może to być troszeczkę inaczej. Oczywistym było, że spodziewałaś się jednak kryminału. Wokół tej książki też był bardzo duży szum i może też więcej oczekiwałam, bo pojawiały się hasła typu, że to jest najlepszy kryminalny debiut roku, najlepsza książka roku. Wiesz, jak to jest, jak nakręci cię cała ta machina, jak słyszysz zewsząd. To jest to, o czym mówiłam, że czasami ta reklama potrafi zepsuć wszystko, bo odbiorca się czegoś spodziewa, a potem tego nie dostaje. Natomiast jeżeli to jest jakaś większa seria, to być może ten wątek obyczajowy rozwinięty w drugim tomie będzie miał swoje wyjaśnienie w kolejnym. No, ja mam właśnie taką nadzieję, bo to jest faktycznie seria, jest to seria Kolory Zła i tutaj wszystkie te książki łączą bohaterowie, jak to zazwyczaj jest, tak? Więc będę czytać tą drugą część. Zobaczymy. Ja wychodzę z założenia, że zawsze trzeba dawać szansę, nawet jeżeli coś się wcześniej nie podobało, bo może się okazać, że następna książka jest o wiele lepsza, albo na przykład autor wziął sobie do serca jakieś uwagi, które czytelnicy, recenzenci mieli. Niejednokrotnie już się przekonałam, że tak faktycznie jest. Bo na przykład tak jak widzisz, dla ciebie dużo tła obyczajowego jest w porządku, dla mnie to musi być wyważone i mi na przykład przeszkadza, jak jest tego tła obyczajowego za dużo, więc wiadomo, że nikomu się nie dogodzi, ale widzę i obserwuję też, że w praktyce autorzy często biorą sobie do serca uwagi czytelników. To może, żeby nie było tak, że my tylko kryminały i że tylko morderstwa i jakieś śledztwa. To 6 maja była też premiera książki Sylwii Trojanowskiej. Powiedz mi, jak będzie. Z tego, co się orientuję, jest to nowa seria, Dobre chwile.
Trzy pary, trzy historie, filmowa fabuła. Wojciech, który nie szukał miłości, ale poznał Annę. Kinga, która była pewna, że znalazła tego jednego mężczyznę. Czy Ola, która była zajęta pracą, ale spotkała Mateusza. Także zapowiada się na taką bardzo emocjonalną historię. Zresztą książki Sylwii Trojanowskiej takie są, pełne uczuć, ale odnoszę wrażenie, że przekazujące jakąś taką większą mądrość. Nie czytałam wszystkich jej książek, natomiast czytałam je z przyjemnością, te, które trafiły w moje ręce, i zawsze miałam takie wrażenie, że zostałam przez nią niejako utulona. Takie, wiesz, takie wrażenie ciepła, opiekuńczości, i tak jakoś pozytywnie podchodzę do jej twórczości, więc na pewno po tę książkę sięgnę. I dodam jeszcze, jak już mam prawo głosu, że 6 maja pojawiła się też książka Małgorzaty Musierowicz przy współpracy Emilii Kiereś, Na Jowisza uzupełniam Jerzycjadę. Ja nie wiem, czy ty czytałaś Jerzycjadę, bo ja nie, niestety, wstyd przyznać, ale być może powinniśmy to nadrobić. Ja znam osoby, które po prostu oczy im się zaświeciły, jak się okazało, że pojawi się taka książka, więc wydaje mi się, że warto o niej też wspomnieć, bo no, może nie tylko dla nas, chociaż myślę, że 30-latkowie to jest właśnie to pokolenie Jerzycjady, ale też być może nasze dzieci, może gdzieś jakaś siostrzenica, no może warto polecić. To co, przechodzimy chyba do kolejnych dat, bo żeśmy się na 6 maja zatrzymały. 13 maja coś wychodzi? 13 maja, dziś, tak, premiera Beaty Majewskiej. Zapomnij, że istniałem. Tych premier ma całe mnóstwo, bo tutaj ja widziałam, że zapowiada ciągle coś nowego i nowe wydawnictwa. To jest wydawnictwo Jaguar. Na okładce jest taki bardzo fajny pan, co prawda jest tyłem odwrócony, ale taki umięśniony, nagi i no, powiem ci, zapowiada się ciekawie. Jest to wpisane w gatunek powieści. Zaczyna się dość niespokojnie, ponieważ bohater dzwoni do swojej żony, ale słyszy jedynie syreny, trzaski, krzyki. No, okazuje się, że jego żona i syn nie żyją. Po jakimś czasie pojawia się w niewielkiej wiosce, no i tutaj wkracza już ten wątek romansowy, czyli Rafał i Luiza, która jest panią Sołtys. No ale jest trochę bardziej skomplikowane to wszystko, ponieważ Luiza ma narzeczonego, który jest zazdrosny. No, na razie bazuje na tym, co można wyczytać w sieci, ale powiem szczerze, że po taką lekką lekturę mam ochotę sięgnąć. I też można czytać kryminałów i takich książek, gdzie trzeba się skupiać, łączyć fakty, więc taki łatwy, lekki i przyjemny romans, myślę, że w maju na hamaku gdzieś, czy do popołudniowej kawy, to jest dobry pomysł. Do takich lekkich, przyjemnych i zabawnych książek myślę, że można zaliczyć też książkę Joanny Szarańskiej Wyszczekana miłość. U Asi Szarańskiej zawsze jest wesoło. Zawsze się śmiałam, że ona te swoje bohaterki strasznie torturuje. Zawsze im się coś przydarzy, jak jakieś nieszczęście, to zawsze ta jej bohaterka tam spadnie w dziurę. Tutaj natomiast pech prześladuje Piotra i tego jestem szalenie ciekawa. Oczywiście pojawia się też zwierzak, no to wskazuje i tytuł, i okładka. Ten psiak Terpentyna ginie, znika, a nie był wcale Piotra, tylko jego ciotki. I ta ciotka wraca, a psa nie ma. I co? No będzie się działo. 20 maja premiera, pewnie można wcześniej dorwać tę książkę. Może pojawi się też wcześniej gdzieś na Legimi na przykład, bo ostatnio 4 strona szykowała takie niespodzianki, więc kto wie. Będąc już przy 20 maja, nie sposób nie wspomnieć o najnowszej książce księcia komedii kryminalnej, czyli Alka Rogozińskiego pod tytułem Teściowe muszą zniknąć. Tytuł jest dość ciekawy, no i faktycznie tutaj z opisu wynika, że bohaterkami są dwie dość mocno charakterystyczne kobiety, których dzieci są małżeństwem. I to małżeństwo wpadło w kłopoty. Jedno z tych dzieci zostaje skarżone o morderstwo, a drugie o porwanie. No i wtedy teściowe muszą połączyć siły, aby udowodnić ich niewinność. Nie wiem jak ty, Kasia, ale ja zawsze po Alka sięgam wtedy, kiedy mam zły humor i kiedy wiem po prostu, że jak sięgnę po jego książkę,
to wtedy ten nastrój podły gdzieś pójdzie. Tak, i te już same tytuły. Jak cię zabić, kochanie? O właśnie, Jak cię zabić, kochanie. To była książka, którą sobie zażyczyłam na urodziny od szwagierki i teściowa bardzo długo na mnie tak krzywo patrzyła, także... U Alka fajne jest to, że on ma bardzo dobrze rozwinięty taki zmysł obserwacji i każdą cechę człowieka on potrafi w odpowiedni sposób wmontować tych swoich bohaterów i jeszcze w taki sposób to podkręcić, że to się wydaje aż zbyt jaskrawe, a potem człowiek tak się puka w czoło i mówi, Boże, ile ty razy miałaś do czynienia z czymś takim i faktycznie ile takich rzeczy się dzieje w życiu i można zaobserwować wśród osób dookoła. Jest tutaj taki rodzaj humoru, który mi osobiście bardzo, ale to bardzo odpowiada. Taki humor sytuacyjny, humor taki słowny. Dobra, to ja mam teraz pytanie. U Alka zawsze na początku jest spis bohaterów. Bo to idzie się pogubić. Ale ja zawsze odnoszę wrażenie, że to autor się gubi, jeżeli nie ma tej listy pod ręką. Ja w ogóle uwielbiam jego publikacje na Facebooku. I to jest taka namiastka dobrej książki. Wielokrotnie właśnie słyszę od różnych osób, że na przykład nie czytały książki Alka, ale obserwują go na Facebooku. Za każdym razem jego wpis poprawia dzień, nastrój. Tak. Humor i naprawdę warto czytać, bo one są po prostu napisane z takim polotem, że faktycznie stanowią namiastkę, mogą stanowić namiastkę jakiejś książki. Idąc dalej, chciałam jeszcze powiedzieć o jednej książce. Autorką jest Alicja Sienicka, tytuł to Obserwatorka, właśnie też 20 maja będzie miała swoją premierę. U mnie już czeka na komodzie, ma taką fajną akcję promocyjną z kartką z kalendarza i z różą. Ja jestem o tyle ciekawa tej książki, że wcześniej bardzo dobre opinie zbierała książka Stażystka, a ja jestem też taką trochę lokalną patriotką, a czytam, że autorka jest z Oławy, a Oława jest wprawdzie już województwo dolnośląskie, ale to jest rzut beretem od Opola, tam chyba godzinka drogi, więc myślę, że chętnie po tą książkę sięgnę, tym bardziej, że to jest niby kryminał, ale troszkę w innym nurcie. To jest tak zwany nurt domestic noir. Pierwszą książką w tym stylu czytałam Magdy Stachuli, Idealną. I wreszcie przy okazji tego podcastu sprawdziłam sobie, co to znaczy tak naprawdę ten domestic noir. To chodzi o to, że to jest kryminał, ale bez policji, bez prokuratora, bez tych wszystkich organów ścigania i że akcja dzieje się w rodzinie, gdzieś w domu, jest zagrożenie, tajemnica, jakieś z przeszłości historie, mieszają się z teraźnią. Taką mistrzynią domestic noir jest m.in. Gillian Flynn, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, z autorka Zaginionej dziewczyny. Mm-hmm. Nie wiem, czy czytałaś. To był taki głośny dość kryminał, powstał na jego podstawie film, który też był całkiem dobry moim zdaniem. I to jest właśnie przedstawiciel tego gatunku. Tamta książka mnie nie rzuciła na kurde. Bardzo się męczyłam. I gdyby nie to, że... Przez połowę pierwszą męczyłam. No właśnie, no jak można być na 290 stronie i jeszcze nic nie wiadomo, nic się nie ruszyło, jest tak nudno. Ale u Sienickiej się nie spodziewam, że będzie nudno. Po 20 maja chyba już nie ma nic ciekawego. Tam w każdym razie zwalnia. No jest jeszcze 27 maja, który też jest środą, a jak wiemy środa to dzień premier. Nie wiem, o czym sobie pomyśleliście i co sobie zrymowaliście, ale chciałam powiedzieć, że środa to dzień premier. Ale masz tam jakąś premierę? Nie, właśnie nie mam i chyba nic się nie szykuje. Od nas tyle. Jesteśmy tradycyjnie ciekawe Waszej opinii na temat tego, jak nam poszło i jakie premiery przegapiłyśmy, więc zapraszamy Was na Instagram, na nasze konto bez.przerwy. Mamy nadzieję, że zostawicie komentarz, czy Wam się podobało, czy nie. A my się słyszymy za tydzień. Do usłyszenia.